Zdrowia. Ostatnio sekretarz generalny Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych Joe Beijing Biden wyszedł i mówi, że wszyscy będą bogate, czyli wszyscy będziemy bogaci. Jedyne co trzeba zrobić, to trzeba wymordować bogaczy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No Lenin mówi, że ukraść złodziejowi no to nie jest złodziejstwo, a Biden teraz mówi, że ożywi urząd podatkowy, że przyjmuje pracowników do urzędu podatkowego, na cel wezmą bogatych, no oczywiście kułaków, dziedziców, fabrykantów i tak dalej, także będą ścigali wszystkich Amerykanów, którzy zamierzają unikać podatków, no bo oczywiście każdy normalny rozumie, że jeżeli parę trylionów się obiecuje wydać, no to te parę trylionów trzeba skądś zebrać, a skąd trzeba zebrać, no to ludzie będą patrzyli, gdzie mogą sobie odpisać, co mogą zrobić. No to teraz Biden jako czysty komunista mówi, że trzeba te wszystkie worki chowane w piwnicy po prostu znaleźć, żeby ludzie tam nie chomikowali, no młodych przypuszczalnie, jak Waśka, jak on się tam nazywał, ojca zadenuncjował, że ojciec miał worek żyta, no to teraz w Ameryce właśnie zaczynają właśnie takie czasy. No tyle tylko, że tej forsy pod tymi materacami i tych worków z żytem w tych piwnicach i najróżniejszych tam oszczędności w strzechach, no to nie będzie. W willach też nie będzie, nigdzie w sumie nie będzie. Biały Dom komunisty Bidena, no to on liczy, że sfinansuje te 2 tryliony, no To jest w zasadzie obietnica dla pewnej części społeczeństwa amerykańskiego zaopiekowania się państwa od kołyski aż do grób zasiłkami. To jest po prostu rozdawnictwo, to jest plan nieustannego pomagania wszystkim, którzy w zasadzie nie za bardzo chce im się pracować i nie za bardzo chce im się płacić podatki. On, sekretarz partii Biden, powiedział, że przeznaczy $80 miliardów, żeby wytropić i wyśledzić i upolować 700 miliardów przez następne 10 lat. Także 700 miliardów, on już wie, skąd się pieniądze wezmą. Po prostu, są pewne badania to są badania pewnej grupy państwowej, która stwierdziła, że w zasadzie 1% najbardziej zarabiających w Ameryce nie płaci 175 miliardów w podatkach każdego roku, co powinni płacić. No i to jest ta różnica pomiędzy tym, co rząd mówi, komuniści mówią, że ludzie powinni płacić, no i pomiędzy tym, co jest płacone. No ale te wszystkie badania, no to są troszeczkę debilowate, bo te badania, no to są, były robione w 2010 roku, kiedy kongres ustanowił coś takiego, że był międzynarodowy czy zagraniczne konta bankowe. No i to, co się okazało, no w Ameryce trzeba, wszystkie zagraniczne banki muszą składać raporty o obywatelach amerykańskich, którzy mają forsę właśnie na zagranicznych kontach. No i cały ten urząd podatkowy, ten IRS, no to w zasadzie to już dawno to sprawdził i dawno to pilnuje. No i te obce banki wysyłają raporty do Ameryki, jeżeli Amerykanie mają jakąś forsę na innych kontach. Później te obliczenia, no to też były na podstawie innych badań robione, że jeżeli się ustanowi urząd podatkowy prawidłowo, no to $1 trylion w zasadzie wróci do kasy państwowej, czy będzie zebrany przez 10 lat, czyli 100
miliardów co miesiąc. Republikanie obniżyli trochę budżet Urzędu Podatkowego. Dlaczego? No bo za Obamy, no to ci komuniści sprawdzali tylko w zasadzie bandziory, sprawdzały tylko wszystkich tych prawicowych, wszystkie grupy, jakie były, no to tylko prawicowe. Po prostu komuniści Obamy szykanowali czy zarobkowe kompanie, czy nawet niezarobkowe, te non-profit. To było nadużywanie władzy. No i republikanie powiedzieli, że to jest niemożliwe, żeby partia komunistyczna pilnowała, ścigała i zaszczuwała i w zasadzie straszyła urzędem podatkowym. Urząd podatkowy to nie jest część polityczna, no ale w Ameryce przez ostatnie 40 lat, no to FBI się zrobiło lewackie, Urząd Sprawiedliwości się zrobił lewacki, no a najbardziej lewacki zrobił się Urząd Podatkowy. Cała ta budżetówka. Wszystkie te pasożyty, które żyją po prostu z podatków podatnika, no to są po prostu socjaliści. Oni po prostu głosują za socjalizmem, no bo oni są panami. Oni są pracownikami tego systemu. Oni są tymi zamordystami. Oni są ludzie z kijem i po prostu dostają kiełbasy i mają kija, żeby wszystkich innych lać. Także, że podatki ostatnio były zmniejszane przez właśnie zmniejszenie tych wydatków czy sprawdzania. Dlatego, że no, czy jeżeli w biurze podatkowym będzie jeszcze więcej tych harpagonów, którzy będą ścigali, no trudno powiedzieć. Pomiędzy rokiem 2010-2019 ilość pieniędzy, gdy Urząd Podatkowy wycisnął ludzi, którzy zarabiali ponad 1 milion, no to zmniejszyła się o 4 miliardy. Także, że w zasadzie ludzie nie zarabiają tych pieniędzy i więcej tych pracowników Urzędu Podatkowego wcale nic dużo nie zmienia. No i tak samo zmniejszyły się wpływy o 4 miliardy z ludźmi, którzy zarabiają mniej niż milion dolarów. Te wszystkie sprawdzania, no to są proporcjonalnie dużo większe. Jeżeli ktoś zarabia ponad milion, no to Urząd Podatkowy sprawdza ich częściej 3 czy 4 razy częściej niż ktoś, kto zarabia powiedzmy 100 tysięcy. Ale ci, którzy nie wpisują wszystkich tych swoich podatków, no to nie są w zasadzie tak często odkrywani, no i są tylko odkrywani przez to, że jakieś inne miejsca podają te pieniądze, którymi obracają. Dużo więcej forsy jest w zasadzie niepłacona albo nawet zabierana z urzędu państwowego, no bo są pewne kredyty podatkowe, no i ludzie ściągają właśnie te wyciągają z tych kredytów podatkowych. Także to 18 miliardów rocznie znika. Wszystkie te audyty, wszystkie te sprawdzania. To jest tak, że na te mniejsze zarobki, no to taki audytor, ten pracownik spędza 3-4 godziny na każdy taki zwrot podatkowych, a ludzie, którzy płacą zgłaszają ponad milion w dochodzie, no to taki audytor spędza 100 do 250 godzin, także to jest w sumie półtora miesiąca nawet. Narzekają, że ludzie uciekają z Urzędu Podatkowego, że zarabiają za mało. No i teraz Biden doszedł do wniosku, że trzeba płacić tak, jak się płaci w prywatnych kompaniach finansowych, no ale ci ludzie, którzy pracują w prywatnych kompaniach finansowych, no to oni wszystko robią to, żeby obniżyć podatki. No a teraz komuniści wykombinowali, że po prostu będą
ludzie zarabiali, pracowali w urzędzie podatkowym, będą zarabiali na siebie. No nie jest to legalne, no ale tak myślą. Oni myślą, że trzeba będzie zacząć wynajmować lepszych pracowników, zdolniejszych pracowników, którzy mogą konkurować z prywatną inicjatywą. No jest to makabra, żeby po prostu komuniści doszli do wniosku, że państwo, które ściga kijem, ma mieć lepsze zarobki niż w prywatnych instytucjach. Oni również planują przy tym wydawaniu pieniędzy, że software się poprawi, no i będzie zmuszał wszystkie banki, no i osobne kompanie, powiedzmy tak jak PayPal czy Amazon, żeby po prostu wypisywali raporty. No i to wszystko ma się posprzęgać i pokazać urzędowi podatkowemu, kto ile zarabia i kto ile wydaje. Także ogólnie chyba każdy normalny sobie rozumie, że 10-20% wszystkich tych biznesów, no to jest niepokazane, to jakoś znika. No i wiadomo, że czasami niektóre firmy czy ludzie podatkodawcy wypisują najróżniejsze, odliczają pewne wydatki. No ale bank jednak nie pokaże tego, czy te wydatki są legalne, czy nie są legalne. No i co jest najciekawsze, że od 40 do 60% wszystkich tych zaskarżonych czy sprawdzanych podatków, które urząd podatkowy ściga, no to ludzie się odwołują, no i 60 do 60% w zasadzie sąd odrzuca te wszystkie urząd podatkowy, te zażalenia, czy to, co oni mówią. No i to jest bardzo kosztowne, to jest bardzo kosztowne, bo IRS, czyli Urząd Podatkowy, oni bardzo często idą do sądu, no i tracą i przegrywają sprawy na 4,5 miliarda dolarów, którzy zaskarżyli o to, żeby podatnicy zapłacili, no to podatnicy zapłacili tylko 1,7 miliona, czyli jedną trzecią w zasadzie w tych wszystkich rozliczeniach podatkowych, także nie mają racji, a jednak dostaną te 80 miliardów na to, żeby się rozbudowywać. No budżetówka się rozbudowuje, tak? W komunizmie, no to są potrzebni ludzie z kijem, żeby pilnowali. No i to jest Biden po prostu w ten sposób robi. W zeszłym roku to komisja czy biuro budżetu kongresowego, oni wyliczyli, że zwiększenie 40 miliardów, o 40 miliardów w budżecie Urzędu Podatkowego, no to zwiększy około 100 miliardów w wpływy. Biden chce rozwalić czy rozdać te miliardy, z czego 700 miliardów, no to jest po prostu jedno wielkie oszukaństwo. No ale to wszystko jest liczone na zbieraniu podatków. Kongres ogólnie, konstytucja ogólnie zabrania używania urzędu podatkowego. Urząd podatkowy nie może być używany jako nie może być wynagradzany tym, że zbiera więcej pieniędzy. To po prostu z natury, z prawa, z konstytucji jest tak, że urząd podatkowy nie może być samowystarczalny, tak? Nie mogą zbierać, żeby te pieniądze do nich wracały. To jest po prostu, mafia tak robiła, a państwo legalne czegoś takiego robić nie może. Zdrowia.
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że oglądacie, dziękuję, że słuchacie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, rodzina, uczciwość i tradycja. No to jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli macie obywatelstwo, to głosujcie w 2022 na republikanów, na konserwatystów. Przekaz dla socjalistów, no widzicie, co się dzieje. Komunizm po prostu galopuje, te wszystkie przepisy są wpychane ludziom. 2022 pokaże. Republikanie będą głosowali normalnie, demokraci będą głosowali normalnie. Także mam nadzieję, że jesteście normalnymi ludźmi, jesteście komunistami, nie macie hopla w głowie. Głosujcie za normalnymi. Zdrowia dla normalnych.